Siemanko, z tej strony Adam i witam was ponownie na kanale i w Tomi Graj. Jak już zapewne wiecie, Greg Hancock postanowił przejść na emeryturę i odwiesić kevlar na kołek. Ta wielka ikona światowego żużla była ostatnim z wielkich amerykańskich żużlowców, takich jak Sam Ermolenko, Bill Hemmill czy Bruce Pennell. Ten 50-latek, chociaż sercem i siłą nadal chciał jeździć na żużlu, postanowił rozpocząć nowy rozdział pod tytułem Wszystko dla rodziny. Jak sam mówi, w żużlu zdobył już wszystko. I wystarczy tutaj wspomnieć o 4 tytułach indywidualnego mistrza świata i wiele, wiele innych medali drużynowo i indywidualnie. Amerykański cowboy, choć zawsze był uśmiechnięty i wydawało się, że był bez układu nerwowego, zdarzyło nam się na własne oczy zobaczyć, jak potrafi zrobić corridę z Nickiem Pedersenem, jak typowy amerykański wrestler. A teraz na jego temat chciałbym przytoczyć artykuł ze strony Speedway News. Kiedy Greg Hancock pierwszy raz wystartował w zawodach żużlowych na europejskiej ziemi w 1988 roku, ja jestem 82 rocznik, no to sobie wyobraźcie, wówczas Zbigniew Boniek ostatni raz zagrał w piłkarskiej reprezentacji Polski. 33. konkurs piosenki Eurowizji wygrała Celine Dion. Ronald Reagan, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, pierwszy raz odwiedził ZSRR, a w kinach rekordy popularności biła szklana pułapka. Po ponad 30 latach ten sam Greg Hancock postanowił zakończyć karierę. To jest niesamowite, moi kochani. Kiedy Greg Hancock zaczynał swoją wielką karierę, miał się na kim wzorować. Jego pierwszym klubem w Wielkiej Brytanii był Cradley Heathens, w barwach którego ścigał się dwukrotny indywidualny mistrz świata Bruce Pennell, mentor Grega. Z kolei kompanami Greena byli jego rówieśnik Bill Hemmill oraz starszy o 10 lat Sam Ermolenko. Jak wiecie, Sam Ermolenko to jeden z moich idoli żużlowych. Amerykanie wówczas stanowili solidny zespół, który liczył się w walce o najwyższe cele. Pamiętam te czasy. Hancock tworzył z Bulletem sławny Team Excite, dokładnie, wspierający się nawzajem w rywalizacji Grand Prix. I też tak było. I o ile w latach 90. ubiegłego stulecia Hancock miał wsparcie rodaków na międzynarodowej arenie, to lata mijały, a nowe pokolenie nie narzucało swojej sympatii wobec czarnego sportu. Ermolenko, jako ten starszy, szybciej zakończył karierę, podczas gdy Hemmill dziennie przez lata dotrzymywał kroku swojemu rówieśnikowi Gregowi. Pamiętamy nawet, jak po latach wznowił karierę, aby pomóc rodakom w drużynowym Pucharze Świata. Koniec końców i Billy powiedział stop. Hancock z amerykańskich jeźdźców, prezentujących topowy poziom, został sam. Stąd można powiedzieć ostatni Mohikanin. Kibice przywykli do tego przydomka, ale nikt jakby nie brał tych słów na poważnie. Dla nas wielu, młodszych, starszych, Greg zawsze był i będzie. Mimo że lata leciały i każdy miał świadomość, że dzień ogłoszenia końca kariery przez Hancocka w końcu nadejdzie, to urodzony w 1970 roku w Kalifornii żużlowiec był niezniszczalny. Tak jakby amerykańskie słońce zahibernowało umiejętności i witalność Herbiego. Bo Hancock łamał wszelkie konwenanse, bariery i bił kolejne rekordy. Kiedy zdobył swój pierwszy tytuł indywidualnego mistrza świata w 1997 roku i w kolejnych latach miewał słabsze sezony, już wtedy spekulowano, że najlepsze dni ma już za sobą, że pewnej granicy już nie da rady przeskoczyć. Po prostu będzie solidnym ligowcem i nic poza tym. Tymczasem przed każdym sezonem Grand Prix Hancock konsekwentnie powtarzał słowa zapowiadające walkę o mistrzostwo świata. I gdy już mało kto brał te jego słowa na poważnie, że to dobra mina do złej gry, ten sam dziadek Hancock zdobył swój drugi tytuł już po 40. Wykorzystując chwilę słabości swoich konkurentów, Greg poczuł krew i nie zamierzał spoczywać na laurach. Podczas gdy inni w jego wieku lub młodsi kończyli kariery, on złapał drugi oddech. Trzecią, a może czwartą młodość. I zawstydzał zawodników, dla których mógłby być ojcem. Dokładnie tak było. Efektem tego trzecie złoto indywidualne w wieku 44 lat. Oraz czwarte w wieku 46. Być może motywowały go słowa rzucone na forum publicznym przed każdym rokiem mówiące, że przecież Greg w końcu musi się kiedyś skończyć, że w tym roku już nie pojedzie. A on chciał udowodnić, że jest jak wino. I dokładnie, jak nie to, że rodzina jest najważniejsza i powinna być dla każdego, to podejrzewam, że nadal mógłby się ścigać na najwyższym światowym poziomie. Podczas jednej z transmisji żużlowych, bodajże w 2006 roku, można było usłyszeć z ust komentatora, że przed taśmą stoi już 36-letni, zbliżający się wielkimi krokami do końca kariery Hancock. Jakże te słowa stały się wymowne w obecnych realiach. Nie oszukujmy się, że Greg przez wiele lat był tak samo kochany, co nielubiany. Byli tacy, którym zalazł za skórę, którzy nie do końca sympatyzowali z jego szerokim uśmiechem od ucha do ucha. Czy był dżentelmenem na torze? Dla wielu takim pozostanie, ale w rywalizacji o najwyższe cele musisz umieć pojechać ostro. I Greg też to potrafił. Jeśli ktoś uważa inaczej, niech zastanowi się chwilę, a dojdzie do wniosku, że wszyscy wielcy mistrzowie
bez podziału na dyscypliny, byli Schwarz charakterami, bo zawziętość, zaciekłość i determinacja to dążenie na szczyt. No nie można się z tymi słowami nie zgodzić. Hancock do perfekcji opanował nie tylko ruszanie spod taśmy, bo zbliżając się już do 50, potrafił o pół motocykla wyprzedzać na pierwszym łuk rywali, który refleks ze względu na wiek powinien być lepszy. Hancock do perfekcji opanował także poruszanie się w mediach. W czasach, kiedy kamera telewizyjna zagląda wszędzie, a internet bywa bezlitosny, amerykański luz i sposób wypowiadania się sprawił, że dziennikarze uwielbiali z nim rozmawiać, a kibice słuchać. Ale Greg, jak każdy z nas, miał swoje chwile słabości. Jak wtedy, kiedy podczas zawodów w Szwecji rzucił się ze wściekłością na Nickiego Pedersena. No tak jak powiedziałem, Corrida i tak naprawdę, no śmiesznie to wyglądało, ale bardzo szybko później sobie podali rękę tak naprawdę podczas Grand Prix i... No i tyle. To była chwila, to były emocje i jak widać, no Nicky potrafi nawet człowiekowi bez nerwów zajść za skórę. Są też tacy, którzy zapamiętają jego spóźnienie się na mecze w Polsce. No dokładnie, Marek Cieślak do dzisiaj uważa, że przez Hancocka stracił jeden ze złotych medali drużynowych mistrzostw Polski, a może i dwa. Dla innych będzie żużlowcem, dla którego liczył się jedynie wysoki kontrakt. Ale czy Greg kiedykolwiek deklarował publicznie miłość do danego klubu? No właśnie. I faktycznie, Greg zawsze nie lubił, jak pracodawca spóźnia się z wypłatą, ale z drugiej strony umówmy się, tak? Jeżeli wykonujesz dla kogoś pracę i robisz to na 100%, to wymagasz tego samego od pracodawcy, że jeżeli podpisał z tobą kontrakt, to niech się wywiązuje i płaci na czas. Takie też jest moje zdanie. A skoro jesteś czymś dobry, to nie rób tego za darmo. A chyba nikt nie zaprzeczy, że gdziekolwiek Herbie nie startował, stanowił silny punkt zespołu. I zgadzam się tutaj w 100%. No może troszeczkę poza moją Bydgoszczą. Prawdziwego Grega nie da się poznać za szklanego ekranu. Kto Amerykanina spotkał choć raz prywatnie, ten wie, że dla niego najważniejsza jest rodzina oraz jej wartości. Prawdziwy Amerykanin. I nie chodzi o ostatnie wydarzenia dotyczące choroby żony, tak było zawsze. W trakcie sezonu mieszkał z żoną Jenny oraz synami Wilberem, Billem oraz Karlem w szwedzkim Halstavik. Poza sezonem wracali do Costa Mesa w Kalifornii. Czy po zakończeniu kariery odetnie się od żużla? Kiedy zaczynał ściganie jako nastolatek, rywalizował jeszcze z zawodnikami urodzonymi w latach 40. oraz 50. Nie tak dawno stawał przecież pod taśmą z żużlowcami, którzy przyszli na świat w latach 2000. Powiedzieć koniec pewnej epoki to jak nie powiedzieć nic. A światowy żużel potrzebuje takich osobowości, ambasadorów. Z jego prezencją oraz doświadczeniem jest w stanie dać czarnemu sportowi jeszcze więcej, niż on sam zyskał jako zawodnik. Tak jak Herbie napisał w swoim oświadczeniu, że nie chce całkowicie odejść od sportu, i że dowiemy się w najbliższych tygodniach, co zamierza, to ja mam nadzieję, że pozostanie przy naszym ukochanym sporcie i czy to miałby być menadżer, czy jako trener, czy uczył młodzieży, taka ikona po prostu musi z nami zostać. Czy ktoś Grega lubi, czy też nie, kończącemu 3 czerwca 50 lat, Amerykaninowi należy się po prostu szacunek, bo dostarczał nam wiele emocji i powiedzmy sobie prawdę, tak między nami, że im starszy, tym bardziej kibicowaliśmy mu. Mając świadomość, że na drugiego takiego będziemy czekać. Jego klasę docenimy szczerze dopiero teraz i w następnych latach, kiedy nie ujrzymy już stojącego w kewlarze dziadka z lekko przyprószonymi siwizną włosami, co do którego przyzwyczailiśmy się, że odwiedzał nas w każdą niedzielę oraz co drugą sobotę, porze obiadu kolacji. Powiem wam, świetnie napisany artykuł i tak naprawdę nawet nie wiem, czy warto coś dodawać, bo Herbie to jest dla mnie też wielka postać i ja pamiętam właśnie Hancocka, Hemila, Ermolenkę. Wtedy były czasy Krampa, Rickardsona, to była śmietanka, wszyscy odchodzą i tak jak pisałem dzisiaj z Mateuszem, pewnie niedługo będzie Nicky. Z Nickim większe kontrowersje były, ale to również jest osobowość, to jest charakter tego sportu i na pewno nie będzie również można powiedzieć, że dobrze się stało, że tacy zawodnicy już nie będą nas cieszyć swoją jazdą. Ja przede wszystkim chciałbym życzyć dużo zdrowia jego żonie, bo na pewno też potrzebuje naszego wsparcia. I teraz nasze to kibicowanie przez wszystkie lata Gregowi powinniśmy przekazać jego żonie. Tak naprawdę historia Hancocka nadaje się na Hollywood. Tyle lat na karku, a on był cały czas w czołówce. Młodzi zawodnicy lgnęli do niego, bo wiedzieli, że zawsze mogą liczyć na jego pomoc. Nie chował, nie zamykał się w sobie, bo jest miłą, sympatyczną osobą i otwartą na świat. I ja takiego go zapamiętam. Uśmiechniętego, z amerykańską flagą, dziadka, z czapeczką, z prostym daszkiem, ze znaczkiem Monstera, w wieku grubo po 40. Także Greg, wiem, że tego nie obejrzysz, ale ja z tego miejsca razem pewnie tutaj z moimi wszystkimi widzami życzymy ci przede wszystkim szczęścia i żeby to szczęście, które miałeś przez całą piękną żużlową karierę, poszło z tobą na emeryturę i pozwoliło się nią cieszyć razem ze swoją rodziną. Także Herbie, ukłony z mojej strony,
Dziękuję za te wszystkie lata wspaniałej walki i na zawsze zostaniesz w naszym żużlowym serduchu. Tak więc na dziś to już wszystko. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to z góry cię do tego zachęcam. Możesz również zajrzeć na mojego Instagrama speedway_strefa. Tam znajdziecie karty żużlowe, jest m.in. Greg Hancock. Tak więc moi kochani, nie przedłużając, jeszcze raz Herbie, trzymaj się, jesteśmy z tobą i zawsze będziemy. Do następnego, trzymajcie się, pozdro, cześć!